Hej, cześć, witajcie z tej strony, Adamski, jest to drugi odcinek Let's Play Drakon.pl. Słuchajcie, ja dalej sobie tutaj miksuję Aku. Ktoś wyrzucił fryzurę, więc sobie podniosłem. Nie jest ona jakoś piękna, ale 15 na potwory zawsze się przyda. Aku się miksuje, a ja bym chciał teraz sobie troszkę wyższy level, żebym mógł sobie już założyć ten święty. A więc przeniesiemy się do... o ile będzie można, do Atlantydy. Niestety nie można. Od którego to jest poziomu? 80, a więc będę musiał wbić 80 poziom w V3 i właśnie będziemy się widzieli na tym level upie. Niestety zapomniałem wam nagrać level up 8.0, ale właśnie on został już wbity, więc przeniesiemy się teraz do Atlantydy w V2. I się da? Nie, nie da się. Od którego levela? 9.0, więc teraz idę wbić sobie właśnie 9.0. W Atlantycie V1 będziemy się widzieli na tym level upie i potem wam przedstawię mniej więcej skąd można brać ulepszacze na ekwipunek właśnie na setny level. Okej, wbiłem sobie już 90 poziom. Tutaj jak widzicie dalej mi się dwa itemy miksują. Będą to po prostu itemy, które będę potrzebował, żeby na przykład tutaj dwa kadeki, tutaj dwa, tak, tutaj będzie na przykład Voicura. Tam będzie Ninja Shaman, czyli po prostu potrzebuje dwie bronie, się dalej miksuje. No i tarcza oczywiście, potrzebujemy dwóch, ale póki co mamy taki zestaw do PvP, więc jeżeli chodzi o ten serwer, to PvP na 100% będzie. Jakiś odcinek do PvP na pewno uda mi się nacić. Z tego co wiem, są to bony idealne, tak, perfekty, nie da się lepszych wbić. No i w tym czasie też jak tutaj się miksuje, powoli robię sobie też EQ do expa, wziąłem je z poradnika z forum. No myślę, że osoba bardziej doświadczona ode mnie po prostu będzie widziała lepiej. Jak na razie tak to się przedstawia, bransoleta jest bardzo ciekawa, tak? Ponieważ nie dodajemy tutaj HP ani nic. Tutaj zwykła zbrojka dość łatwo weszła. No i taki dość ciekawy naszyjnik. A więc możemy teraz sobie ulepszyć zbroję na zbroję potową aurę, czyli po prostu niebiana. Oczywiście ulepszona 85%, to trzeba było mieć całkiem niezły niefart, żeby nam to spaliło. Zaraz zobaczymy, czy będziemy potrzebowali jakichkolwiek ulepszaczy, żeby w ogóle ulepszyć to od plus 0 do plus 9. I uwaga, uwaga, czy będzie na plus 7 coś potrzebne? Nie będzie potrzebne, więc... jest dość łatwo, żeby ulepszyć to, a sama zbroja nam już będzie pół HP. No i niestety odporności na magię, jak tutaj dalej zobaczymy, a one rosną, co mi jako BM-owi się na średnio podoba, no ale trudno. Co do tych ulepszaczy, które będą nam potrzebne, tutaj widzicie kryształ Johan, który pokażę wam za chwilkę gdzie dropi. Kawałki zbroi CTO oraz żółte medale mocy dropią w Atlantydzie V1, z tego co wiem, chyba V2 też, ale tego nie jestem pewny. Różowy medal mocy dropi nam z metinów, a kawałki zbroi za to po prostu dostajemy to do ekwipunku. To wpadamy do zmów, niestety ja mam tylko jedną sztukę, mam nadzieję, że jest to dość tanie i będę mógł sobie to kupić. Więc teraz pójdziemy na miejsce, gdzie będzie można po prostu gdzie będę mógł wam pokazać, jak dropić te kryształy Johan. I coś ciekawego, możemy tutaj sobie ustawić, co ma być widoczne, a same bonusy dalej zostają. Ok, jesteśmy już przed miejscem, gdzie będziemy mogli wejść na, można powiedzieć, ekspowisko. Tylko sobie założę ten ekwipunek do expa, może on będzie lepszy. Co do tutaj ekwipunku, tak, mam już prawie kilka ze święty, mam już maksymalną ilość inteligencji, a więc zobaczmy, ile nam daje wtedy zbrojka. 105% zmniejszenia obrażeń, tak? Nie jest to oczywiście 100% w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wtedy byłoby to po prostu przesada i wiem, byłby nie do zabicia, ale naprawdę sama zbrojka bardzo zmniejsza damage otrzymywany przez naszą postać. Co do pedeków, jakie tutaj widzicie z rękawiczki, wydropiłem je podczas bicia metinów w Redlessie. A więc klikam Minotaur i mam tutaj przyklęte lochy na 85 poziom. Aby tutaj wejść, potrzebujemy plus 85 poziom oraz 100 kajang. Widzicie, mam tutaj nowe moby. Założymy sobie rękawiczkę i zobaczmy. Mam tutaj troszkę lagi, bo
bo renderuje filmik z Kratosa w tym momencie. Zarabiania, więc będziecie mogli sobie zobaczyć, jak się mniej więcej zarabia. I teraz, jak widzicie, nie ma też żadnych problemów, żeby utrzymać słota, ponieważ biją one po jednej. To nie jest wcale zasługa tego, że ja mam po prostu tą ochronę. A same kryształy, jak widzicie, lecą bardzo dobrze. Nie ma żadnych problemów. Dodatkowo odropią skrzynki, w których mamy ataki, obrony boka smoków i po dwie sztuki kryształów. A więc ja teraz troszkę podropię. I widzimy się, jak troszkę tego właśnie wydropię i weźmiemy się za biologa. Na razie skończyłem dropić, jak widzicie, używałem tej pierścienia półksiężyca, żeby troszeczkę zwiększyć te hity i troszeczkę szybciej to ubijać. To oczywiście rękawiczka i wydropiłem przez troszeczkę mniej niż pół godziny. Wydropiłem 28 kryształów Yonghan, po 24, bo miałem już 4 sztuki. I 15 niebieskich skrzynek, więc otworzymy sobie teraz je. Życie boga smoków, atak boga smoków, obrona, eliksir słońca, ok. Zaczarowanie zwierzaka, kryształy, czyli po dwie sztuki, tak jak mówiłem. Ataki jakieś, eliksir słońca, czyli duża potka. Mamy 30 sztuk. I teraz tak, na cały ekwipunek, aby go ulepszyć, będziemy potrzebowali... Chwilka, tutaj wiem, że na zbroję będą potrzebne 4 kawałki, na resztę ekwipunku będą potrzebne 2. A więc biorąc pod uwagę to, że będę robił 2 ekwipunkty, to jest, tutaj mam 6 itemów, czyli to jest 12, 12 tutaj będzie, czyli to jest 16, mam 30, czyli potem jeszcze będę musiał dodropić parę sztuk, jeszcze to jest idealny scenariusz, że mi nic nie spali. Ale liczę właśnie na taki idealny scenariusz, a więc, znaczy może potem troszkę więcej tego wydropię. A teraz idziemy do biologa zobaczyć, bo mam od niego misję. Okej, no i mamy już tutaj przed sobą biologa. Zobaczmy, jaką misję ma dla nas, tylko musimy przejechać przez pieski, okej. Niebiosa, pomóżcie mi oczywiście, co mam do Fiat Nicei, okej. Zaraz zobaczymy, okej, mam od razu pokazaną nagrodę. 15 potwory, punkty Dracon, 1 każdej perły, czyli te 15 potwory naprawdę nam pomoże. Zawsze przynosi mi to tak. Czerwone driady oraz czerwony duchy pniaka. Ok, więc idę zobaczyć, jak to dropi. I widzimy się za chwilę. Wydropiłem sobie już 19 sztuk kwiatów Nicei. Całkiem dobrze lecą po 2-3 ze spota. Czy chcesz? Nie, mamy eliksir przyłowicza. Słuchajcie, żeby nie byłem pewny, czy potrzeba mi 10 sztuk, czy 15, okazało się, że potrzebne jest tylko 10. I teraz trzeba czekać. Nie trzeba, ok. A więc idę teraz oddać wszystkie kwiaty i widzimy się przy ostatnim. No i oddajemy sobie już ostatni kwiatek Nicei. Całkiem ładnie przyjmował chyba 2, albo chyba tylko 2 mi spaliło. A więc, aha, no to trzeci. Kwiat Nicei. I uwaga, 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 i jest, zebrałem już wszystkie. I teraz idziemy wydropić kamień duszy Yingui, czyli kwiatek po tych właśnie kwiatkach. Kamień po tych właśnie kwiatkach, nie kwiatek po kwiatkach. Ok, wydropiłem już kamień duszy. Wyleciał on mi z pierwszego spota, więc idziemy na moje miasto. I będziemy za chwilkę oddawać i odbiorę właśnie nagrodę od biologa. A jak widzicie, już kamienie te Yuongi, czy jak tam się nazywa, te zielone kamyczki, mam już zebrane, a więc teraz przydałoby się pomartwić o właśnie resztę ulepszaczy na eku na wyższy poziom. Będę musiał jeszcze kilkanaście różowych medali mocy zdobyć oraz no całkiem sporo kawałku zbroi zostało, szkoda, że mi to bardzo sobie leci. Nie, może w V2 będzie lepiej leciało, zobaczymy. czyli na pewno będą się sobie pobić metki czy coś takiego. Co tutaj, jak widzicie, te dwa itemy dalej są niewymiksowane, nie chcą wejść, więc na razie daję spokój. Jutro się pobawimy. Dalej troszeczkę zmianek mam. Dojeżdżamy już sobie do biologa i za sekundkę będziemy właśnie oddawać ten kamyk. Co do ekwipunku, jaki robię do expa, w opisie będziecie mieli link do poradnika, o ile nie zapomnę dodać. Ok, oddaliśmy kamyk, dostaliśmy 15 potwory, szansa na wóz doświadczenia 20 na godzinę i 1 każdej perły oraz punkty Dracon.
najbardziej mi tak naprawdę zależało na właśnie tych 15% na potwory, ponieważ no co by nie mówić, to taki bonus się przyda. A z tego co wiem, jest już kolejny biolog, bo ja troszkę zapomniałem o tym biologu. Biolog był na 80 poziom, potem jest teraz chyba na 90 i tak co 10 leveli. A więc zobaczymy, co tym razem biolog dla nas szykuje. Czy jest biolog? Tak, jest biolog, możemy odebrać misję. Kolejny rodzaj roślin, czerwony smoczy kwiat. I będziemy. Ok, nagroda też ciekawa. I czerwony smoczy kwiat. Ok, czyli wojownik 100, czyli V2, V1. Ok, więc ja idę podrobić i widzimy się, jak będę robił coś ciekawego. Ok, słuchajcie, jeszcze nie. Nie zrobiłem całego biologa, za chwilę się tym zajmiemy. Ale wydrapiąc troszkę zacząłem zwierzaka. One lecą z metinu w AV1, tak? I AV2, tak? Czyli w grocie wygnańców poziom pierwszy i drugi. I dzięki temu będziemy mogli sobie troszeczkę potasować, tak? Bo jak wiecie, mam tutaj silne potwory i resztę raczej już też znam, a więc zobaczmy, jak to działa. Zmieni bonusy. Ludziom metiną wartość ataku te. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy by tego przypadkiem zostawić, ponieważ silny przeciwko ludziom mi się przyda. Zręczność również, też sobie nie ma na potwory. To byłaby troszkę strata, więc lecimy dalej. Ludziom metiną wartość ataku niestety nie. O ile się w ogóle zmieniło? Się zmienia? Halo? A nie, bo to jest rodzaj styki. Okej. Mieszamy dalej. Ludziom zręczność dalej. Potworom dalej. Dalej. Więc co, ja jeszcze sobie troszkę pomieszam. I widzimy się, jak znajdę coś, co będzie mnie interesowało. Ok, nie trzeba było długo czekać. Znalazłem sobie takie bonusy. 15 silny na potwory oraz na metin. Tak naprawdę to mnie interesowało. Tutaj rozdaj statystyki z tego odejmiemy, a dodamy do metinów po prostu. To też będzie 20%, to będzie po prostu pet do expa. I coś takiego jak na razie mi starczy. Co prawda zamiast tego mógł być wartość ataku, jeszcze mam troszkę tych zmianek, więc może się z tym pobawię jeszcze za chwilę, a tymczasem idziemy teraz sobie oddać biologa. Ok, a więc oddajemy sobie biologa, czerwony smocz kwiat. I zaraz zobaczymy, czy będziemy potrzebowali jak się nazywa? Czy będzie potrzebny czas, aby oddać kolejną sztukę, a z uwagi na to, że nie będzie potrzeba, więc widzimy się za chwilę, jak będę oddawał ostatnią sztukę. I oddajemy sobie ostatni smocz kwiat. I uwaga, uwaga, i jest już wszystkie. Mamy już wszystkie sztuki, a więc teraz pójdziemy sobie wydropić. Tutaj mam teleportację. Pójdziemy sobie właśnie teraz wydropić item, dzięki któremu będziemy mogli. To jest metryk, przy okazji sobie go ubiję. I zaraz sobie wydropimy kamień do biologa. Widzimy się za chwilkę pod biologiem, jak tylko go wydropię. Ok, ubijam sobie tego metina, zaraz zobaczcie, jaki jest drop. Właśnie z niego dropią te różowe kamienie, które będą nam potem potrzebne, aby właśnie robić ekwipunek na wyższy poziom, różowy medal mocy i mniej więcej z tego właśnie też biorę to wszystko, 6 złota moneta i tak dalej, instrukcja z zielactwa, to wszystko nam się potem przyda. A więc ja teraz idę do groty V2, bo teraz się pomyliłem troszkę. Trzeba iść do groty V2, aby wydropić ten kamyk. Ok, wydropiłem sobie w końcu ten świątynny kamień, a więc oddajemy go biologowi i otrzymuję 3 AP, tam jakieś dodatkowe bonusy doświadczenia oraz niebieską szkatułkę, jakiś punkt, który tam nas interesuje. Niebieska szkatułka, co otrzymałem? Jakiś potka, kryształ i kolejna potka, ok. A więc ja teraz się biorę za... nie, może pomieszamy pół, zobaczymy. To już będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, w tym odcinku troszkę sobie zrobiliście. Jak widzicie, mam już tutaj kompletny kodowy VP. Tutaj włożyłem sobie kadeki, one wszystkie weszły. Dlatego też właśnie wam tego nie nagrywałem. Tutaj możemy sobie włożyć do stalki, do expa HDDF-a. Tak na końcówkę. Okej, oczywiście weszło. To będzie właśnie na tyle, ponieważ materiału już jest bardzo dużo. Dostaliście dość długi teraz odcinek. A więc zapraszam was do subskrypcji, jeżeli wam się podoba.
A to, co dla mnie najważniejsze tak naprawdę, to żebyście zalajkowali tego Facebooka, który jest w opisie, ponieważ dzięki temu będziemy mieli, można powiedzieć, troszkę lepszy kontakt. Oraz, jeżeli coś wam się nie podoba, dajcie tą łapkę w dół, proszę was o to, abyście napisali mi w komentarzach, co jest nie tak. Ponieważ chciałbym, abyśmy razem rozwijali ten kanał i aby stało się on coraz lepszy w następnych odcinkach. Na pewno będziemy wybijać setny level i ulepszać to jako do PvP na wyższy poziom. Na razie.